Cześć, witam Was, Marek Purczyński i w dzisiejszym odcinku postaram się uratować życie wszystkim, którym dzisiaj drętwieje noga, czujecie jakiś ból, ucisk pośladku, promieniowanie do uda, być może nawet jakieś prądy i boleści wędrujące albo do dużego palucha albo do małego palca stopy. Jeżeli byliście już u lekarza z taką dolegliwością, bardzo prawdopodobne, że usłyszeliście diagnozę, która brzmi rwa 2 co się z tym robi, tak naprawdę lekarz powie wam jedno, odpoczywa i rehabilitacja. Oby nie powiedział wam, że musicie być operowani. Zdarza się, ale rzadko. Generalnie, taki ogólny w świetle dzisiejszej wiedzy medycznej przyjmuje się, że zazwyczaj, jeżeli pojawia się ten ucisk w pośladku, jakikolwiek ból w obrębie tylnej części uda i łydki, to odpowiedzialny jest za to korzeń nerwowy. L5S1, czyli połączenie między piątym kręgiem lędźwiowym a kością krzyżową, mniej więcej w tej okolicy. Tutaj mamy największy i najbardziej masywny dysk w naszym organizmie. Generalnie w tej części kręgosłupa akumulują się największe przeciążenia, więc bardzo prawdopodobne, że jeżeli wasz kręgosłup miałby się gdzieś zepsuć, no to tutaj macie duże szanse i dużą gwarancję, że on się może popsuć w tym miejscu jako pierwszy. Z racji tego, że dysk jest tutaj obszerny i gruby, to dosyć łatwo, jeżeli on ulegnie jakiemukolwiek modelowaniu, może on zacząć uciskać na korzenie nerwowe, które leżą w sobie w tylnej części kręgosłupa. I generalnie. Ten korzeń L5S1, czyli nerw, który wyrasta sobie z kręgosłupa w tym miejscu, przechodzi tędy przez miednicę i przez wcięcie kulszowe wychodzi sobie na światło, w zasadzie pośladka w tej okolicy. W postaci dwóch nerwów, pośladkowego górnego i dolnego unerwia cały tyłek, tak można najprościej powiedzieć, a dalej wędruje sobie do uda i generalnie tam idąc sobie do uda ku dołowi, przez łydkę kończy się w postaci nerwu strzałkowego i piszczelowego. Więc jeżeli zdzieje się coś niedobrego na tym poziomie L5S1, bardzo prawdopodobne, że będziecie napięci tu, tutaj, tyłem uda, aż do łydki to napięcie może sobie wędrować. Ale jest to tylko jedna opcja. Bo często może się zdarzyć tak, że Wy wcale nie macie bardzo popękanego i rozwalonego dysku, ale objawy mogą być dokładnie takie same. Pamiętajcie, że rwy kulszowej możecie się nabawić również poprzez nadmierne napięcie samej łydki albo nadmierne napięcie samego uda, bo chociażby dużo siedzicie albo na przykład wychłodziliście sobie uda i posiadki. Tak zwany przysłowiowy wilk, jak kiedyś słyszeliście, nie siedź na zimnym, bo wilka dostaniesz. W tym jest dużo prawdy, moi drodzy. Jeżeli wychłodzicie posiadki, wychłodzicie nerwy, pamiętajcie, układ nerwowy nie lubi nadmiaru zimna. Takiego przewlekłego, długiego zimna, jesteście w stanie dostać zapalenia nerwu tylko i wyłącznie z tego, że gdzieś tam siedzieliście. Sprawa kolejna, infekcje bakteryjne, wirusowe. Takie historie też się zdarzają, że nerw może zostać zaatakowany na tym poziomie bądź na tym poziomie, ale bóle mogą pojawiać się i wędrować. Aż po same lędźwie, aż po sam kęgosłup. Więc w zasadzie jest to jedna wspólna część. Mogę mieć problem w plecach i może się pojawiać ból w posiadku. Mogę mieć problem w udzie, który wygeneruje mi problem w łydce, i w posiadku, i w lędźwiach. Więc dobrze, kiedy chcemy się wyrehabilitować i chcemy sobie trochę ulżyć no sami operacji kęgosupa sobie nie zrobimy, więc przynajmniej rozluźnić te mięśnie poświatkowe oraz przegrodę międzymięściową łącznie z mięśniem dwugłowym uda, bo to daje bardzo dużo ulgi. Widzę u swoich pacjentów, że taka praca w obrębie poświadka tyłu uda daje bardzo fajne odbarczenie w obrębie kęgosupa i w zasadzie bardzo często niweluje ten ból. Możecie mieć dalej pęknięty krążek międzykręgowy, ale czujecie się znakomicie, możecie robić skłony, więc problem, że tak powiem, znika. Co zrobić? O tym już w tym odcinku, już Wam to w tym momencie prezentuję. I taki absolutny must have dla osób, które mają jakieś takie problemy natury lędźwiowo posiadkowej to piłeczka do lacrosse. Proste, nieskomplikowane urządzenie, które będę chciał zaaplikować mniej więcej tutaj, w tylną, boczną część posiadka. Staram się podeprzeć na piłeczce w taki sposób i teraz w miarę możliwości, że jestem w bardzo ostrym stanie, to najlepiej jak będę na początku leżał. Bo leżenie to niewielki ucisk, który będzie i tak już być może promieniował w, obrębie, w obręb uda i pośladka, i w zasadzie daje nawet łydki. Więc jeżeli czujecie, że ciśniecie z taką siłą, że idzie wam jakiś prąd do nogi, ta noga wam się zgina, zaczyna drżeć, to jest jedna informacja. Jesteście w bardzo dobrym miejscu, ale dociskacie za mocno. Więc w bardzo ostrych stanach dosłownie przyłóżcie to udo i pośladek do piłeczki i czekajcie, aż będzie się spokojnie rozluźniało. Dobrze na początku za bardzo się nie wiercić, nie wykonywać jakichś takich ostryjących ruchów, tylko poczekać, pooddychać i w takim stałym napięciu poprzebywać kilka minut nawet, żeby odczuć poprawę, żeby odczuć ulgę i w zasadzie zmniejszony nacisk, zmniejszoną bolesność. Po kilku minutach albo kilku podejściach do takiego masażu mogę postarać się troszeczkę agresywnie i troszeczkę dynamicznie te mięśnie rozcierać. W momencie, kiedy będzie mi się poprawiało i to już jest któryś dzień moich masaży/rehabilitacji, dużo lepiej będzie, kiedy postaram się tą masowaną kończynę, to masowane biodro zgiąć. Im bardziej będę się prostował klatką piersiową, im bardziej będę zginał i przybliżał biodro do, w zasadzie udo do klatki piersiowej, tym bardziej mój posiadek jest naprężony, wypięty i tym łatwiej będzie mi trafiać w te mocno uciskane i mocno podrażnione mięśnie. Mięsień posiadkowy średni. Poniżej mięsień gruszkowaty, który jest silnym rotatorem zewnętrznym. Ten mięsień gruszkowaty potrafi silnie naprężać i napinać nam nerw kuszowy, bo one leżą w absolutnym sąsiedztwie do siebie, te dwie struktury. Więc szukam, gdzie ja na posiadku mam jakieś takie konkretne napięcia i w obrębie tych napięć staram się chwilę opracować, zmiękczyć cały ten rejon, aż poczuję, że krążenie krwi tutaj ulega poprawie, że w posiadku mi się robi cieplej. Mogę często czuć takie wyraźne tętno, i takie rozlewanie się krwi na posiadek, na udo, i to jest bardzo dobre uczucie. To jest bardzo dobre wrażenie, które w zasadzie jest przeciwnym wrażeniem do ucisku, ścisku, wrażenia zimna, drętwienia, jakichś mrówek i takich różnych historii. Więc takie uczucie ciepła to bardzo dobry, dobry, m, dobre wrażenie. Dalej staram się tą piłeczkę. W zasadzie ulokować praktycznie w okolicy guzu, guza kurszowego, czyli te, tej kości, na której normalnie siedziałbym, kiedy byłbym na krześle. I staram się rozpracować tą część. Ta część to przyczep się dwugłowego uda, czyli tego mięśnia, który dalej zbacza sobie w dół, biegnie sobie do łydki, przyczepia się na głowie kości strzałkowej, w zasadzie jej główce, więc dolna, ale dalej bocza część posiadka to te punkty, które zrobią nam bardzo dużo ulgi i bardzo dużo progresu. I teraz część numer dwa. Drugie narzędzie, którym można się świetnie posłużyć, żeby odbarczyć nerw w przebiegu mięśnia dwugłowego UDA. Do nerwu kruszowego najbliżej jest, kiedy wyczujemy sobie tak zwaną przegrodę międzymieściową boczną. Kiedy dotknę UDA od przodu, mam tutaj mięsień czworogłowy UDA. Pójdę troszeczkę bardziej w bok. Jest to pasmo biodrowo piszczelowe czyli taka łączotkankowa ściana, wykonana z takiego silnego ścięgna. Kiedy odsunę to ścięgno, poczuję, że nagle w nodze jest takie jakby taki rowek, takie wcięcie, w które dosyć łatwo jest włożyć palce. I właśnie w obrębie tego rowka będę chciał podziałać. Piłeczką masaż skończyłem mniej więcej w tych punktach. A teraz użyję sobie grzybka. I teraz takie dosyć nieszablonowe rozwiązanie, żeby ten grzybek dobrze zadziałał. Żebyście mogli odprężyć nogę, bo chcemy masować mięśnie, które będą rozluźnione, musicie być podparci. Musicie użyć ściany, użyć czegoś stabilnego. Nie mogę siedzieć w ten sposób, bo kiedy siedzę w ten sposób moje mięśnie długowe ud będą naprężone. Kiedy się rozleje i oprę plecami o ścianę, dużo łatwiej będzie mi przycelować te części. I teraz, zasadniczo, kiedy byśmy pracowali na piłeczce, to moglibyśmy położyć UDO i starać się uciskać na tą, tym UDem na piłeczkę. Ale jeżeli mam takiego grzybka, to mogę zrobić bardzo fajną technikę. Zauważcie, podkładam sobie grzybka pod dłoń i w zasadzie teraz moje zadanie nie będzie polegało na wcieraniu się i uciskaniu tym punktakiem w jakąś jedną część. Grzybek jest podparty pod UDO, a ja zaczynam że tak powiem, nawlekać udo na ten grzybek, dzięki czemu nie tyle masuję grzybkiem mięsień, co masuje mięśnieniem po grzybku. Staram się wykonać kilka takich kolistych ruchów i zasadniczo im bardziej to udo naprowadzę, napchnę na ten grzybek, tym więcej wrażenia ucisku i rozluźniania przy okazji będzie mi się pojawiało. Staram się poszukać najbardziej takich napiętych i newragicznych nawra miejsc w obrębie tego mojego uda i generalnie. Jeżeli to udo docisnę w taki sposób, znowu, na początku chciałbym chwileczkę czasu spędzić w takiej pozycji biernej, pooddychać, znowu może się pojawić jakiś prąd, jakieś promieniowanie, które będzie szło do nogi. Staram się znaleźć wszystkie napięte punkty, a świetną techniką będzie tutaj tak zwana technika energii mięśniowej, która polega na tym, że kiedy sobie teraz to udo będę rozluźniał, uciskał, postaram się naprężyć udo, napiąć mięśnie czworogowy uda, Wtedy ten, ten grzybek jeszcze mocniej wciska się w udo. Po chwili relaksuje i powtarzam za chwilkę. Napięcie, o, czuję jak tutaj wszystko aż promieniuje, aż się napina. Rozluźniam, napycham takim luźnym udem na grzybek. Napnij, rozluźnij. Ten grzybek ma tą właściwość, że jest dużo łatwiej nim wcelować takie mocno napięte punkty spustowe piłka, to jednak większa jednostka powierzchni, kiedy naciskam. Dobrze działa na posiadek, ale żeby wkopać się w tą przegrodę międzymieściową, o, tutaj trafiłem, bardzo dobrze będzie podziałać dużo bardziej lokalnie, dużo bardziej punktowo. Napinam udo, trzymam kwieczkę, odprężam i masażerek wchodzi głęboko w udo. Po czasie możecie dorzucić troszeczkę takich kulistych ruchów, ale już sam, sam taki ucisk będzie dawał bardzo dużo ulgi i bardzo dużo przewagi. Roler, piłeczka trochę za duże. Przegroda, pamiętajcie, to taka wnęka, więc w braku laku moglibyście próbować wkładać tą przegrodę międzymiesiową palce i bardzo często osoby, które mają tę rwę kulszową, czują, że w tym miejscu trzeba oklepać, poobijać. Najlepsze w zasadzie co możecie zrobić, mniej inwazyjne, to wykonywać takie kuliste ruchy. To bardzo dobrze poprawia zgięcie biodra, ale również bardzo dobrze odbacza ból. O tej pracy rozluźniającej dobrze byłoby te mięśnie dodatkowo troszeczkę rozciągnąć, wydłużyć się po tym, jak zostały już pouciskane. Więc myślę, że najprostszą opcją, żeby zacząć sobie taką terapię ostrego stanu bólowego, jest położyć się na plecy i tą wymasowaną nogę skręcić w przeciwnym kierunku do, do tej strony, którą masowaliśmy. Więc jeżeli mam napiętą prawą nogę, to wędruję sobie do lewej strony. Generalnie, Udo, jeżeli wszystko jest w porządku, mam dobrą ruchomość. Powinno być ustawione co najmniej poziomo, albo nawet z 10 stopni poniżej poziomu, w takim delikatnym przewiedzeniu. To mówi mi o tym, że generalnie te mięśnie mają odpowiednią elastyczność, dobrze się mogą rozciągnąć. Staram się chwilę czasu w tej pozycji spędzić. Dużo skuteczniejszą pozycją, ale już trudniejszą, będzie próba wejścia w wyprost kolana. I teraz, jeżeli to kolano wyprostuje, to ten mój mięsień dwugłowy uda. Jest dużo silniej naciągany. Dobrze było wykonać również tak zwaną supinację, czyli starać się zbliżać podeszwą stopy do podłogi. I generalnie to co wam teraz prezentuję jest w miarę przyzwoitym, w miarę normalnym zakresem ruchu do tego w tej pozycji, czyli stopa sobie bez większego wysiłku dynda, leży sobie na podłodze, kolano jest proste i powinien poczuć rozciąganie od tego korzenia L5S1 trochę powyżej, przez pośladek, całą boczną część uda. Aż dojdę do okolicy łydki i bocznej części stopy. Zasadniczo, na początku to będzie niemożliwe dla Was, więc dobrze posłużyć się tak zwanym flossingiem, czyli żeby ten nerw odwarczyć. Po pierwsze, z tej zgiętej pozycji trochę postarać się tą kończynę poprostować w taki sposób. W miarę jak ją zaczynam już dobrze rozprostowywać i kolano jest sztywne, mogę podziałać stopą, powkręcać do środka, podkręcać, takie ruchy porobić. Kiedy czuję, że te mięśnie już się całkiem jeździ odbarczyły, dobrym pomysłem będzie z tej pozycji pozbieranie mięśni, napięcie ich i wrócenie do pozycji pionowej. Wkręcam stopę, wchodzę do tego ułożenia poziomego, odkręcam, jestem w pionie. Poziom, pion, poziom, pion i to ćwiczonko ma za zadanie wywołać skurcz mieszany skurcz australoniczny. Z jednej strony ten długowy uda i posiadek się wydłużają, a teraz się skracają. Wydłużają i skracają. Wydawałoby się, że mięsień długowy uda jest przede wszystkim, oczywiście, bo jest prostownikiem biodra, zginaczem kolana, ale z racji tego, że leży w bocznej części stawu biodrowego, w stosunku do przyśrodka, to jest również odwodzicielem. Więc ten ruch powoduje, że ten mięśnie również jest wzmacniany. A przede wszystkim ważna informacje. Jeżeli zagonicie stopę do pracy i ta stopa zacznie się w taki sposób wkręcać, automatycznie zaczynacie naprężać sam nerw, który biegnie względem mięśnia dwugłowego, pasmę pół szczęgnistego, który leży całkiem obok. Generalnie, jeżeli chodzi o dawkowanie, to postaraj się spędzić około 5 minut na masażu pośladka, dalej kolejne 5 minut poświęć na masaż uda. To może się okazać trochę za mało, dlatego nie musisz masować za jednym razem wszystkich obolałych rejonów, Skup się na jednym miejscu, wybierz jakiś centymetr albo 5 centymetrów długości swojego napiętego uda, a w każdej kolejnej sesji będziesz trafiać coraz to nowe i napięte punkty. Z ważnych informacji jeszcze taki jeden fakt, zazwyczaj te Wasze rwy kulszowe będą jednostronne, Będzie, będziecie czuli ból i promieniowanie do jednej nogi, co nie znaczy, że macie drugą nogę zostawić samej sobie. Możecie zrobić czasem doświadczenie, popracowanie na tej przeciwnej nodze i tak wam dam Wam troszeczkę ulgi w tej nodze, która Was w danym momencie boli. Więc postarajcie się zawsze pracować obustronnie i zazwyczaj taka forma pracy będzie najefektywniejsza i nie będzie budowała w ciele jakichś deformacji i dysfunkcji. Jeżeli zastanawiacie się, skąd wziąć te cudeńka, a one naprawdę w wielu pozycjach, w wielu sytuacjach ratują życie, wejdźcie na mój sklep internetowy PD Poland, tam. Sklep jest pełen takich ciekawych wynalazków, takich i jeszcze bardzo wielu innych, które mogą bardzo mocno poprawić Waszą formę i Wasze zdrowie. Ja już się żegnam w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania kolejnych porad Marka Poczyńskiego. Zostawcie jakiś like, zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego kanału nie subskrybujecie. I do zobaczenia. Pozdrawiam, Marek Poczyński.